Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. Wczoraj niestety odcinek się nie pojawił, ale po prostu nie miałem jak nagrać. Przyjechała moja siostra z zagranicy i po prostu chciałem sobie trochę spędzić czasu, pogadać, wypić jakieś piwo i tak dalej. Dawno jej nie widziałem. A więc tak, dzisiaj polecimy sobie do nowego obozu porozmawiać z magami, tylko najpierw zbierzemy sobie tą skrzyneczkę od Korkaloma. Na samym początku zostaw łapkę w górę, ponieważ na Gotiku strasznie spadła aktywność, co mnie troszkę martwi. Chciałbym tą serię doprowadzić do końca, żeby po prostu chociaż te 10% kanału to oglądało, albo troszeczkę więcej. Ale widzę, że będzie naprawdę ciężko. Dobra, lecimy na górę. Więc zostaw łapkę, komentarz i możesz udostępnić również ten film. Dobra, wchodzimy do strażnika. Ponieraz zatrzymywał? Nie będzie. Dziwne, że w sumie Korkalom nie zabrał tego strażnika ze sobą. Dobra, ta jest do otworzenia. Czekaj, tyk. Dobra. To jest ta receptura. To możemy zrobić przy okazji questa później u Dextera. Dostaniemy trochę expa. Ta jest otwarta. Mamy tutaj kamień ogniskujący i tą książkę. Dobra, lecimy. Czekajcie, zobaczę ile mam hajsu. Kupię jeszcze chyba z dwie miksturki, żeby szybciej dolecieć do tego obozu. Wyciągnę miecz. Schowaj broń. Zjemy sobie. Chcesz mnie zaatakować? O Boże. Wyciągnęli te swoje dwuręczne pały i tyle było z tego. Dobra. Sprzedaj mi coś, przyjacielu. Handel. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Daj mi tak. Nie będę miał teraz hajsu zbytnio, ale później i tak w sumie problemów z hajsem jakichś nie będzie. Trzeba korzystać póki ten. Póki jest, nie będę zapierdalał przecież tyle tego. Drogi bez żadnych wspomagaczy. Dobra, odpalamy się. I w sumie wstąpimy sobie do starego obozu. Tam mamy jakiegoś questa do wykonania z tym Dexterem i tak dalej, i tak dalej. To się chyba. Zawsze jakiś darmowy exp. Czekajcie, odjebało mi się trochę, bo sobie jadłem przed chwilą. Dobra, mijamy wszystkich nowicjuszy. Na pełnym sprincie, jak Usain Bolt. Dobra, tutaj już wszystko. Lesterem chyba nie pogadamy teraz. Teraz dokładnie Lester nam nic nie powie. Więc nie mamy już nic do roboty, poza przejściem do starego, znaczy do nowego obozu. W nowym obozie myślę, że zostaniemy już najemnikiem, później magiem, od razu magiem wody. I dostaniemy sporo expa, będziemy mogli się nauczyć albo po prostu broni dwuręcznej na maksa, albo na razie trochę siły, bo w sumie i tak nie mamy żadnej jeszcze dobrej broni dwuręcznej, więc myślę, że szkoda jest inwestować na razie w tą broń dwuręczną, skoro i tak nie będziemy jej czym bić, nie będziemy przecież bili tą orkową bronią, która jest chuja warta. Dobra, skończyło się, weźmiemy lepiej tą dwuminutową potkę. Na troszkę dłużej nam starczy, myślę, że do starego obozu na tym dobiegniemy już. Pogadamy, porozglądamy się. Dostaniemy trochę expa i się wrócimy do nowego obozu. Dobra, mijamy piękny wodospadzik. Znaczy powiem wam tak, że generalnie grafika w Gotiku 1 nie zachwyca jakoś jak na te czasy, co teraz mamy. W porównaniu do GTA 5, do Wiedźmina, trójki, do Far Cry'a na przykład, czwórki, ale naprawdę jak na tamte czasy, to wiecie, grafika 3D i tak dalej, to była naprawdę zajebista grafika wtedy. Ja na przykład jak pierwszy raz grałem w tą grę, nie wiem, to było dobrych kilka lat temu, może, no coś, nie wiem, koło 5, 8, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie. Naprawdę mega się jarałem tą grą. W sumie Szakal ma lepszą broń, może jakbyśmy go później spróbowali zajebać, ale nie wiem, czy byśmy dali radę w sumie jeszcze. Dexter, hello. Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pokaż. Mam tu. Jednak nie mamy już tego questa. Oczymy tylko co Fisk nam jeszcze ma do sprzedania. Ewentualnie. Pokaż mi swoje. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dlaczego zawsze tak się dzieje? On ma lepszy miecz niż my, więc będziemy musieli się w sumie przejść do niego później.
A tak nazbieramy trochę kasy, bo na razie nas nie stać. Ale czekajcie, spróbuję zrobić tak. Zapiszę sobie na tym save'ie. Schowaj broń! No. Zasłużył na to! Myślę, że jestem w stanie go pobić. Bez większych problemów, nawet bez dodawania siły. Tylko musi dobre combo być, żeby on mnie zdążył schowaj uderzyć. Broń! Należało się mu! Słuchajcie, podkę sobie jakoś łyknę. Może prędzej wytrzymamy jego atak jakiś. Kurwa, musiałem się stoczyć z góry. Kurwa, szybkie serie wyprowadza. Nie wiem w sumie jak go, może jakoś przyblokować, uderzyć go i spróbować przyblokować jakiś jego cios. Nie mam pojęcia w sumie jak to zrobić. Myślę, że po kilku odcinkach on by nie miał najmniejszych szans z nami, ale wiecie. Bez paniki, schowaj wygrałeś. Należało mu się. Kurwa, on mam je na dwa hity, więc na razie jest ciężko, dobra. Jeszcze raz próbuję, jak nie, no to najwyżej później się z tym pobawię. Teraz jeszcze nie mamy chyba. Należało się mu. No jest od nas jeszcze lepszy. Dobra, idziemy na razie do nowego obozu, nie będziemy kombinowali. Kurwa, tylko podka, ta podka mi się skończyła przez to. To było troszkę niepotrzebne jednak. Tylko straciliśmy jakąś minutkę czasu na tym. Podczas gdy mogliśmy już zrobić coś konkretnego. Może czekajcie, nauczymy się trochę siły, Diego, ile mam punktów? 50. Troszkę w sumie mało jeszcze, nawet nie nauczylibyśmy się broni dwuręcznej do końca. Ale myślę, że tak 20 siły trzeba się nauczyć jeszcze, żeby troszkę więcej bić. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, mogę ci pokazać jak zwiększyć. Dobra. Ciekawe do ilu sił on mnie może nauczyć. Dobra, wystarczy mi tyle. Jesteś teraz o wiele. Wróć. Trzymaj się. Dobra. Lecimy teraz już do nowego obozu bez zatrzymywania się. I tak sporo czasu straciliśmy już na tamtego ziomeczka, któremu nie daliśmy jednak rady. Troszkę słabo z mojej strony, no ale nic z tym nie zrobię. Dobra, kolejną potkę trzeba niestety użyć. W sumie to się wydaje, że to jest dość blisko, ale troszkę trzeba się przejść. Chcecie skoczę sobie tędy, będę ją bliżej. Czekajcie, jak ubiję kawalera na przypadkiem, nie będę miał jego łuków, tak z ciekawości czystej. Wiem, że pamiętam, że jak się jego dało kiedyś ten, to miało się jego itemy. Kurwa, co jest? O, pięknie! Tylko zanim ja mu to wszystko zabiorę, to ho, 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 ho. Czekajcie, może od tamtej strony spróbuję jakoś od tych łuków wszystkich. Teraz go trzeba. W sumie przyda mi się na nową broń. On i tak jest jakiś w sumie zbędny. Nie jest jakiś potrzebny nam do gry. Możemy go bez problemu okraść. Przyda nam się na nową zbroję, tą, która daje 70 odporności na broń. Boże, znowu. Tak trochę podejść będziemy musieli zrobić. Zawsze będziemy mieli czym handlować, będzie można jakoś nakupić więcej tych potek później i tak dalej. Oni jakoś szybko wstają tutaj w sumie. A nie wiem właśnie jak się zabierało tak, żeby wszystko naraz zabrać i muszę po 10 tych. Tragedia straszna, może znowu. Ale już końcówka na szczęście. W sumie mogłem to zrobić poza nagraniem, żeby właśnie zanudzać, ale... Ale. Dobra. Już niewiele zostało. Nie wiem, czy teraz właśnie będziemy szukać już tych kamieni ogniskujących, czy coś jeszcze przed tym jest.
Jak kamienie ogniskujące to dość fajna misja, fajne miejsce i tak dalej. Można trochę pozabijać tych, te trolle i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa sprawa. Dobra, akurat już nie będziemy ten. Jebniemy sobie tylko poteczkę jeszcze. Później jeszcze raz go przyjdziemy w razie co zabić, jak będzie o nową dostawę. Trochę hajsu się przyda zawsze. Biegnij, biegnij, biegnij. Który mamy level? Mamy 12 level. Myślę, że już będziemy bez problemu mogli awansować na strażnika. Znaczy na najemnika, co ja pierdolę. Nie jesteśmy w starym obozie. Szkoda właśnie w Gothicu jedynce, tej takiej podstawowej wersji, jest tyle właśnie... Taki jest problem, że nie da się właśnie awansować ani na... w starym obozie na tego magnata, ani na... No na magnata, jak to się tam chyba tak nazywało. Ani w tym, w obozie sekty na guru, więc jest to troszkę problem. Nie da się wejść na ten najwyższy szczebel, tak jakby władzy, nie wiem jak to ująć. Troszkę słabo, dopiero w edycji rozszerzonej pomyśleli o tym, że da się zostać guru, z tego co słyszałem. Ktoś mi to mówił, czy ktoś pisał, już nawet nie mam pojęcia. Ale wiem, że się da. Dobra, ostatnią potkę tą dwuminutową wezmę. Teraz chyba musimy pójść porozmawiać albo z Lee, albo od razu z magiem wody. Zobaczymy, kto pierwszy nas przyjmie. Kto tu stoi? Czyżby to był Gorn? Co ty tu, Gorn, robisz? Ach, to ty! Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Dobra. Szykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie! Przed chwilą Torlov powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Pilnuj... Ale tam nie było potrzebne. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Dobra. Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Dobra. Do zobac... Wszystko już wiemy. Nie wiem, porozmawiać się z Kronosem, niech nam da jakąś, nie wiem, niech się wstawi za nami, czy coś w tym stylu. Żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać z Saturasem i już przejść do praktycznie jednego z ostatnich tych misji, kurwa, sobie pierdolę. Z Xardasem i tak dalej. Dobra, czekajcie. Jestem teraz jednym z ludzi Larety. Czekaj, to wezmę ten. Witaj, magu. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Korkalom opuścił obóz Bractwa z grupą fanatycznych strażników świątynnych. Zamierza na własną rękę odnaleźć śniącego i przebudzić go za wszelką cenę. Nigdy nie ufałem temu człowiekowi. Wielki guru czy nie, to próżny i nieszczery człowiek, zdolny do wszystkiego. Bractwo da sobie radę i bez niego. Powtórzę twoje informacje. Zejdź mi z drogi! Schowaj bro... Masz szczęście. Iberion, duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia.
To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można było polegać. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Zejdź mi z drogi! Jednak ta ostatnia opcja była dobra. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. Dobra. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. Zejdź mi... Muszę pamiętać te hasło, Tetriandoch, czy jak to tam się ten... zdało, żeby po prostu nas przepuścił. Z Torlofem muszę pogadać? Chciałbym do was dołączyć. Lee przyjmuje tylko najlepszych ludzi. I dopóki nie będzie, jeśli chcesz, kiedy chłopcy... Dobra, czyli na razie jeszcze nie mogę. Chyba muszę najpierw porozmawiać z magiem wody. Tak mi się bynajmniej nie wydaje. Albo teraz jeszcze spróbuję w sumie przejść. Może już mam do pogadania z nim. Orlik? Orlik nie. Lee. Chciałbym zostać najemnikiem w służbie magów. Myślisz, że jestem już gotów? Twoje dokonania w starej kopalni dowodzą, że stać cię na wiele. Jestem skłonny przyjąć cię w poczet najemników. Dam ci szansę. Co ty na to? Chcę zostać najemnikiem. Mądra decyzja. Nie pożałujesz. Powiedz mi, dlaczego? Dlaczego dołączyłeś do nas, a nie do Bractwa albo do Starego Obozu? W tamtych obozach tylko traciłbym czas. Jedyna rzecz, która ma tutaj jakąś prawdziwą wartość, to pragnienie wolności. Witaj wśród nas, najemniku. Kurwa, ta zbroja jest chujowa jak nieszczęście. Chcę zobaczyć, jak ona wygląda. Ona w ogóle nie wygląda, zacznijmy od tego. Kto mu może lepszą zbroję dać? Witaj. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Nie jesteś jeszcze... Dobra. Chciałbym dostać wzmocnioną zbroję. Ta zbroja to kawał soli... Dobra, weźmiemy tą średnią, bo... z tą pierwszą to by się było wstyd gdziekolwiek nawet pokazać. Tutaj mamy jakiś amulet kuriera magów wody, dobra. No ta już jakoś wygląda, można już ten. Te dwie później posprzedajemy. Zostaje nam trochę hajsu. Lecimy do magów wody. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Tetriandoch, kurwa, gdzie to jest? Które to jest? Chyba to to. Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się! Możesz przejść! Dobra. Ten będzie to odpierdalał jakieś czary, chuju mój dzikie węże. Tutaj mamy Saturasa. Hello Saturas, hello my friends. Co i masz do powiedzenia, kolego, kumplu serdeczny? Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Dobra. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi Bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Korkalom? Nie. Kalom wyrzekł się Bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem Bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić, mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Korkalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem.
Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Dobra. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Bierz, nie mam nic przeciwko. Kamień mam też zabieraj. Kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Dobra, nikogo mnie będzie potrzeba. To mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Dobra, idziemy, wysępić od niego trochę mikstur. Gdzie tu jest ta jego chata? Murzyńska chata. Tutaj chyba. Ty jesteś, czy nie ty? Nie, to nie jesteś ty, niestety. Może tutaj. Tutaj też nie. Gdzieś go zaraz znajdę, spokojnie. Ten? Mixir, nie. To niestety też nie jest ten. To jakieś gówna leżą. Czyli musisz być gdzieś tutaj w takim razie. Jesteś, dobra. Dawaj mi płatki, śmieciu. Witaj. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Witaj, magu. Jestem Riordian, alchemik. Zgaduję, że szukasz magicznego napoju. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Potek trochę mam, to mi na razie nie jest potrzebne. Zręczności to też mi się nie przyda. O, siła, to zostawię na czas, kiedy nie będzie nas mógł nikt już nauczyć. Dobra, czekajcie. Chłopski miecz to mu posprzęt, zostawię mu to w pizdu. Zbroje też nam się słabsze już nie przydadzą w sumie. Dobra, to mamy do teleportacji do magów wody. Dobra, tutaj. Dobra, to chociaż za tyle hajsu weźmiemy trochę tych. Boże, co ja tutaj kurwa robię? To ja nie wiem, nie mam pytań. Lekkości tych trochę weźmiemy. Parę tych. I troszkę tych potek większych. O tak, i mu dołożymy te 14 bryłek. Dobra.
Masz i spierdalaj ode mnie. Trzymaj, dobra. Jesteśmy gotowi już na wyprawę, mamy potki, mamy wszystko. Ewentualnie moglibyśmy jeszcze kupić miecz ten ze starego obozu, ale to najwyżej jakoś po drodze się coś zgarnie. Zobaczymy, jak ta mapka wygląda. Mapa od Saturasa. Dobra. Jakoś sobie z tym poradzimy, może być troszkę ciężko, ale jakoś sobie przypomnę, gdzie to wszystko było. W następnym odcinku zaczniemy już powoli szukać tych kamieni ogniskujących. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. Wszystkie linki macie w opisie. Możecie zarejestrować się z Reflinka, jeżeli chcecie mi dać zarobić jakieś grosze. Na razie, cześć, siemano, miłego wieczoru. Albo miłej nocy, zależy o której to wstawię. Cześć.